Sezon ogórkowy w pełni. Lipiec jak co roku będzie wyjątkowo suchy. Rozkręci się nieco dopiero pod koniec, a to za sprawą startu Summer of Arcade na Xbox Live i debiutu kolejnej części westernu rodem z Polski. Oto najciekawsze premiery nadchodzącego miesiąca. UFC Personal Trainer w żadnym wypadku nie będzie konkurencją dla UFC Undisputed, czyli udanej serii bijatyk, w której wcielić można się w najlepszych wojowników amerykańskiej federacji. To raczej alternatywa dla Wii Fit i EA Sports Active, z tym, że utrzymana w nieco poważniejszym klimacie świata mieszanych sztuk walki. Wersja na Xboxa 360 wymaga Kinecta, na PS3 nie zagramy bez PlayStation Move. Jeśli nie posiadacie żadnego z tych urządzeń, a szykujecie się do rozpoczęcia programu treningowego gwiazd UFC, czeka Was niemały wydatek. Premiera 1 lipca. With our workout is this real cutting edge total body conditioning. You're gonna lose weight, you're gonna get in shape. Również pierwszego debiutuje Resident Evil The Mercenaries 3D na Nintendo 3DS. Trójwymiarowe wcielenie popularnej serii survival horrorów zaoferuje możliwość gry w trybie Mercenaries, znanym z czwartej oraz piątej części gry. To nic innego jak wariacja trybu hordy. Celem jest powstrzymanie jak największej liczby fal przeciwników i zdobycie jak największej liczby punktów. Na całe szczęście Capcom wprowadził zmiany w systemie sterowania. Tym razem będzie można jednocześnie chodzić i strzelać. Dynasty Warriors Gundam 3 to pozycja wyjątkowo niszowa, w której odnajdą się głównie, żeby nie powiedzieć tylko, fani uniwersum Gundam. Szybki rzut oka na zwiastuny gry daje do zrozumienia, że niepałający miłością do japońskich produkcji gracze odbiją się od niej jak od ściany. Warty uwagi jest jednak fakt, że Dynasty Warriors Gundam 3 wyposażono w 15 misji dostępnych do rozegrania w trybie kooperacji, a ten, jak wiadomo, potrafi umilić rozgrywkę w prawie każdego zakalca. Premiera w Europie 1 lipca. Równo z polską premierą filmu, a więc 15 lipca, zadebiutuje druga część Harry'ego Pottera i Insygniów Śmierci. Jako że to ostatnia odsłona przygód czarodzieja, który od pierwszej wizyty w Hogwarcie zdążył już nieco podrosnąć, staniemy do rozstrzygającej walki z sami wiecie kim. Gra raczej nie będzie miała do zaoferowania więcej niż część poprzednia, a ta zebrała średnie recenzje. Choć jak to mówią, na bezrybiu i rak ryba. To nie koniec gier na licencji. Tego samego dnia swoją premierę ma Captain America Super Soldier. Tu również raczej nie można spodziewać się cudów. Przeciętna grafika, niezbyt zachęcająco wyglądająca rozgrywka i pełna pudełkowa cena. Można chyba zaryzykować stwierdzenie, że nawet wierni fani Kapitana Ameryki nie będą specjalnie bronić tego tytułu. Dwudziestego lipca startuje Summer of Arcade, a więc kolejna odsłona corocznej serii mniejszych lub większych hitów, które pojawiają się na cyfrowych półkach Xbox Live Marketplace. Na pierwszy ogień idzie Bastion, a więc odrobinę diablowata produkcja, opowiadająca historię chłopca o imieniu Kid, który spróbuje zbudować schronienie w zniszczonym świecie. Tydzień później zadebiutuje From Dust, strategia, której osią rozgrywki jest transformowanie otoczenia. Wszystko po to, aby pomóc przetrwać plemieniu, które dotknęła całkowita amnezja. Twórcą gry jest autor wspaniałego Another World. Ceny wspomnianych gier to 1200 punktów Microsoftu. Drugi lipca to z kolei dzień premiery najważniejszej produkcji tego miesiąca, polskiego Call of Juarez de Cartel. Wrocławski Techland zmienia epokę, ale klimat pozostaje ten sam. To wciąż western, z tym, że rozgrywający się współcześnie. Tym razem gra została wyposażona w tryb trzyosobowej kooperacji. Będzie wybuchowo, krwawo, narkotykowo i policyjnie. Premiera na wszystkie trzy wiodące platformy już pod koniec miesiąca. But your ass belongs to me. You tell those cholos that we have the cartel's cash and we want to meet with Jesus. Come on, listen. Let's do this deal. A więc nadrabiacie zaległości i postaracie się o zmniejszenie kubki wstydu, czy może ostrzycie sobie zęby na którąś z lipcowych premier? Dajcie znać w komentarzach. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia. So I said, why not try a few bad cups? Welcome to the new world.